Cześć, z tej strony Lukas i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście jest to seria od początku do majątku i witam was w kolejnym odcinku z tej serii. Dzisiaj jak widzicie mamy sierpień, godzinę 10:30. Jak widzicie jakieś dźwięki słychać z dala, chyba bizon aż się kurzy. Chyba jedzie sobie kosić. Znaczy nie chyba, tylko na pewno jedzie, bo tam sobie Maruś jedzie do mnie na owiec kosić, bo dzisiaj się z nim umówiłem. No nie na randkę, tylko żeby pojechał mi kosić, wiadomo, owiec. A my sobie stoimy przed Wladimircem, jak praktycznie codziennie, na każdym odcineczku. Ponieważ dzisiaj, tak jak mówię, lecimy sobie, czy może nie lecimy, tylko, znaczy no na pewno jedziemy. Ponieważ lecę sobie podstawić mu przyczepę, żeby miał chłopaczek na co sypać. Chociaż szczerze mówiąc nie wiem, na które pole mu podstawić, bo to z tego pola mu raczej nie sypnie pewien zbiornik. Ale z drugiej strony jak mu podstawię, to też... Dobra, dobra. Raczej mu zbiornika nie sypnie, no. Albo szczerze mówiąc, no dobra, postawimy mu tam po drugie pole. A raczej na drugim polu, ale ten. Raczej na drugie pole. No raczej tak jak mówię, nie zapełni zbiornik z tamtego poletka. I to, bo to akurat tamte poletko to jest takie małe, że to... Kurka, ruka, ni w dupę, ni w oko. Znaczy ni w dupę, ni w oko. No coś to na pewno sypnie, bo tam dobra ziemia jest, wiadomo. Mam no, raczej pełnego zbiornika, czyli tam chyba... No, nie, 2800, 3 coś, 3800, czy coś takiego, to raczej nie da. Raczej nie da, więc sobie lecimy tutaj, podstawimy mu przyczepkę na polu 52. I tutaj raczej ta przyczepka powinna mu wystarczyć. Znaczy mam nadzieję, że mu nie wystarczy ta przyczepa. W sensie takim, że... będę musiał wysypywać tą przyczepę, bo mu się nie zmieści. No ale wiadomo, zobaczymy jak tam mu, wiadomo, wyjdzie. Ile wiadomo tego owsu sypnie, to tego niestety nie wiem. Więc dobra, my sobie stawiamy tutaj. Kurka też przydałoby się tą przyczepę postawić mu na równi. Żeby nie, na pewno nie z górki, bo żeby mu nie zjechała. Tak jest lada chwila, a sobie tutaj postawimy tą przyczepę. No bo generalnie mógłbym hamulec postawić, no ale wiadomo, no to też... W razie co, jak ktoś by jechał pod górkę, to jeszcze jakby to przyczepa niech sobie wtedy zjechała i by kogoś miała zabić, no to dziękuję bardzo. A tak sobie tutaj cofniemy. Po pierwsze nie będzie zagracała ta przyczepa, wiadomo, naszej dróżki. A po drugie wiadomo, no tutaj raczej nigdzie nie zjedzie, no co najwyżej to... No raczej to nie ma jakoś, tak, jakiegoś skosu, żeby gdzieś zjechała. Więc raczej tutaj ta przyczepka będzie sobie stała i raczej nigdzie nie pojedzie. Tak mi się bynajmniej wydaje. Więc dobra, my sobie zjeżdżamy wtedy na gospodarstwo. Hospodarstwo, może być hospodarstwo. No bo wiadomo, to też robota i nie mam jakoś zbyt dużo tutaj na tym polu, więc lecimy sobie, bo dzisiaj zaczynamy oreczki. Oreczki sobie rzodki oleistej, bo mam przewinięty na sierpień. Czyli w sumie na tych samych polach, co na ostatnim odcinku sobie robiłem. Wiadomo, tak jak mówiłem w sumie ostatnio, że miał być odcinek, znaczy nie odcinek, tylko wiadomo, miało być to robione, dopiero miało być to rane na wiosnę, bo wiadomo, to i tak jest podowiec. No ale sobie postanowiłem, że tej robotki też no dużo nie mam, bo szczerze mówiąc dzisiaj to bym na odcinku się nudził, bo no jakbyśmy byli na lipcu, na sierpniu akurat, wiadomo, urosła ta rzodkiew. Wiadomo, trzeba sobie skorzystać z tego i polecimy sobie od razu woreczki, bo dzisiaj... Znaczy ogólnie miało to być pod owsy, ale jedno pole na pewno sobie te, co dzisiaj będziemy orać, czyli pole 47, bo to jest taki plan na dzisiejszy odcinek, żeby to poletko sobie zarać. Raczej będzie szedł pod jęczmień, więc po części może i dobrze, bo wiadomo, pod jęczmień i tak trzeba zorać. Bo wiadomo, trzeba gdzieś siać ten jęczmień, wiadomo, to dopiero wrzesień to... jęczmień dopiero będzie siany we wrześniu. No i wiadomo, trzeba już uprawki, bardziej orkę, wiadomo, robić pod to. Taki jest w nami, tak mi się wydaje, bo żeby potem się nie obudzić na ostatnią chwilę, kiedy ta robota praktycznie będzie zrobiona. Czy kiedy będzie trzeba, kiedy będzie wiadomo termin z siewami, bardziej o to mi chodzi. Tak, obudzić się dopiero z orkami, kiedy będzie trzeba siać, no to ta robota mi się wtedy tak natłuczy, że natłoczy bardziej, to by było trzeba powiedzieć, że nie będę miał kiedy to, wiadomo, robić, a tak to sobie zoramy jedno pole, to wiadomo, będzie już co i gdzie siać. No, tak by mniej więcej wyglądało to. Dzisiaj również ma Krzysiu do mnie przyjechać, czyli do mnie, no po części do mnie,
trochę dzisiaj będę sobie prasował, bo wiadomo, tak jak mówiłem na ostatnim odcineczku, tą słomę, czyli z owsu, nie będę sobie tego zostawiał. No bo wiadomo, to też się mija troszkę moim zdaniem z celem, żeby wiadomo tą słomę zostawiać, no bo tej słomy i tak mam, tak jak ostatnio wspominałem, dużo. Więc ta słoma idzie wszystko na sprzedaż, więc tam sobie Krzysiu prasuje i sobie jeże. Czy coś tam z tego zarobię, to nie wiem. Zależy, jak tam na skupie mu daje, ale podejrzewam, że chce to, nie chce, bierze to za darmo w sumie Krzysiu, bo to i tak z tego raczej pożytku nie mam. No bo po co mi ta słoma, jak i tak ma, jak i tak mi ta słoma niepotrzebna, to w sumie Krzysiu niech sobie bierze. No najwyżej coś tam mi tam, może 200 da. Zobaczymy, ile w sumie, ile w sumie. Chociaż nie chcę bierze, bo w sumie by wyszło na to, bo talerzował mi to też, nie chciał nic ode mnie, no to tak, no to troszkę. No jednak troszkę. Ja cię kręcę, ten bóg coś nie zakrywa. Ja nie wiem. Ruch, ruch, jakiś gęsty ten pogląd, nie? Masakra. Tamtą stronę jeszcze jako taka, w to, po tej stronie tak już tak średnio. Nie wiem, czy za gęsty ten popląd wsiałem, czy jak. Urka, urka. Nie wiem ogólnie. Może mu tam, ojej, pewnie coś tam na kosie musiało się zepsuć i dawkę pewnie większą dałem. Nie, nie tak było, no ale trudno. Postaramy się i postaram się i mam nadzieję, że to jakoś przeoram. O, proszę bardzo. No, powiem tak, najgorszy jest pierwszy przejazd, później jakoś to idzie. I wracając do tego, no to raczej to słowem mu oddam za darmo. Nie chcę weźmie, bo żebyśmy się wiadomo rozliczyli z tym talerzowaniem. Tam tak jak mówię, pieniążków nie chciał. No jak nie chciał, to tam. Żeby też nie był chłopak stratny, to się tam podejrzewam, że grosze, ale sobie coś tam zarobi z tej słomy i może coś tam mu się zwróci. Chociaż zaprasowanie mu się zwróci, a jak nie chciał, to trudno się mówi, nie chciał, to nie. A tak to może. A jak coś, to zwróci mu się wiadomo też za to talerzowanie. No ale wiadomo, zobaczymy. O, pierwsze pole zgłoszone, dobrze. Napiszę, ile sypło. To mnie najbardziej interesuje, ile sypło. Ciekawe, ciekawe, ile sypło. No ale może 3 tonki sypło, supło raczej. Znaczy raczej, no tak mi się wydaje, chociaż zobaczymy. Ile to tam mu wyszło. To na 800, to jednak się przeliczyłem swoimi umiejętnościami, aż umiejętnościami. Jednak się troszeczkę za dużo spodziewałem, no ale wiadomo, to w sumie jest obiec, to nie, tam wiadomo, jęczmień, te sprawy. Coś. To czy pepe już odstawiło. Drugie. O, proszę bardzo, Krzysiu jedzie właśnie. Coś to przewę masz podstawione pod. Nie, coś to przewę masz podstawione na drugim polu. Dobra. Nie będzie wergancy. Więc raczej Meryś będzie poinformowany. Kurka, rurka, jakieś śminki mi wysuwa. No, czemu się rozchodzi w nowej stanie? A, to jest ok, dobra, nieważne. Minki. Mogą być minki w sumie. Ale nieważne. Tak akurat wyszło, że nie było widać. Czekajcie, sobie tutaj poprawię, bo to tak nie może być, żeby taki poplonik został. To ładnie musi być zorane. Wiadomo, tutaj jeszcze będzie kultywator szedł pod to. Chociaż tym kultywatorem to nie wiem, czy dużo zrobię. I tak, no ale może coś tam. W razie co jakieś tam mijaczki, tam może też pójdę pod ziemię, chociaż to bardziej pod ziemię, no bardziej, no że po prostu tu jak będę sobie uprawiał, to żeby chociaż tą rzodkiew. Karka, no nie idzie to. Nie wiem, czy półkąt za nisko, czy jak. Jakie pan, no, trochę mu chwasty wyszło, no ale bez przesady jakoś. Tragedii nie ma. Coś tak narzeka, kurkę. A tam Mariusz się tam czasami też dramatyzuje. Tych pasów tam było troszeczkę. No ale tam niestety opysk mi tam nie doleciał najwyraźniej. Znaczy nie najwyraźniej, tak po prostu nie doleciał.
bo sobie tam pryskałem, wiadomo, na wiosnę, jeszcze później, wiadomo, po siebie. Ale najwyraźniej coś ten oprysk musiał, czy znaczy, nawet nie może nie tyle co oprysk, ale wiadomo tam, może zawracałem czy coś tam, wyłączyłem, czy tam wyłączyłem właśnie opryskiwacz, to też nie wiadomo. Najwyżej po prostu oprysk mi nie doleciał tam. Kurka, rób jakoś idzie jak krew z nosa, to aż krew z nosa, orka jak orka. Tylko bardziej o to chodzi, że ta rzodka jest coś nie tak z tą rzodką, czy coś nie tak z tą rzodką. Bardziej coś nie tak z tym pługiem jest. No jakoś średnio zakrywa mi to. Niedobrze. Nie wiem czemu tak jest, ale no trudno. Coś najwyraźniej jest nie tak. No właśnie, jak się dojadę, a tutaj proszę bardzo, ta rzodkiew zostaje, nie? To teraz ten po części troszkę siny. O, dopiero tutaj mi idzie, nie? Nie wiem czemu tak jest, no ale nieważne. Ale no nieważne. Dobra, sobie wyprostujemy to mniej więcej to pole, żeby to proste było mniej więcej. Dobra. Podnosimy sobie i lecimy na drugą stronę. No wiadomo, reczka to też jest taki czas, który no, jest ciekawy. No, w swój sposób może też jest ciekawy, bo praktycznie tutaj nic się nic nie robi, tylko jak wyjdziesz w bruzę, to jedziesz tym ciągnikiem i tyle. Nic więcej w sumie nie robisz, tak jak mówię. Tylko wiadomo, trzymasz kierownicę. Starasz się, żeby też starasz się. No, po prostu trzymasz kierownicę tak, żeby ciągnik ci nie wyleciał z bruzdy. I jakiejś tam większej tragedii nie ma. Więc akurat to jest przyjemna robota, bo praktycznie nic nie robisz, tylko tam delikatnie trzymasz tą kierownicę, tak jak mówię, żeby nie wyleciał ciągnik z bruzdy. A tak to w sumie więcej roboty nie ma. Więc to jest akurat całkiem przyjemna robotka. Co prawda nudna do oglądania raczej. Ale może jakieś tragedii nie ma. Mam nadzieję, ojej. Nie powinienem delikatnie. Tak, w sumie nie powinienem wyjeżdżać. Tutaj troszkę, o, proszę bardzo, Krzyś już prasował tamto pole. No sobie jak jedzie, to pewnie jedzie już na tamto drugie. Tylko co ten Krzysiu będzie miał do roboty tam? No to podejrzewam, że tamten jeszcze nie ściął Maruś. No, ale zobaczymy, nie wiem, w sumie. Więc wracając do tego, to tak jak mówię, nic ciekawego na tej orce się nie dzieje. Ale mam nadzieję, że chociaż tam troszkę pogadam i może coś tam będziecie mieli troszkę ciekawszy ten odcinek. Na pewno mamy w sumie którą minutkę? 12. No podejrzewam, że większość tego pola zaramy, nawet tak nie całość, bo wiadomo, tak jak mówiłem na ostatnim odcinku, to co zacznę, to chciałbym skończyć. Wiadomo, w sensie, że robotę. Więc po skończonej oreczce, a raczej powinno mi się udać, bo tak mi się wydaje, że raczej powinienem to skończyć. Wiadomo, polecimy sobie na pewno karmić zwierzątka, bo oczywiście tam trzeba obrządek zrobić u krów, czy obrządek, no tam trzeba troszkę mu im dorzucić chyba siana, bo jak wyjeżdżałem, to ogólnie już tam trochę bida była z sianem, więc trochę trzeba dorzucić. O, proszę bardzo, zapisywanie, więc bo jak widzicie tutaj średnio, czy średnio, no tego siana trochę mają, bo mają 4000 litrów, ale wiadomo, można im troszeczkę dorzucić, a wiadomo, będzie troszkę ciekawszy odcinek niż tylko praca polu, a takie karmienie, że jakieś tam takie karmienie, to wiadomo, zawsze to coś innego i wiadomo, jakieś tam coś tam ciekawszego. Ale wiadomo, to jest tylko takie moje zdanie. Takie moje zdanie. O, proszę bardzo, Krzysiu. A Krzysiu już pewnie leci zbierać Nicholandem. Więc dobrze, dobrze. Potem się przejadę. Zobaczę, jak tam wygląda poletko. I bardziej wygląda, jak wygląda sytuacja na przykład z wapnem, bo mam tam takie w domu jeszcze takie próbki do wbijania i zobaczyć, jak tam wygląda z pH, czyli z wapnem sytuacja. Czy tam potrzeba. Znaczy po ja aż mi zasyka powoli w gardle. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, no ale najwyraźniej za dużo gadam. Gadułą jestem. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Ale chyba nie bardzo. Więc tak jak mówię, polecimy sobie zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja z wapnem, jak tam wygląda sytuacja z pH. No i również zobaczymy, jak wygląda sytuacja z azotem. Ile tam trzeba, czy tam jest jakiś azot jeszcze w tej glebie, czy nie. Czy wiadomo, jęczmień, czy owies wszystko wyżarł, czy coś tam jeszcze sobie zostawił. Ale to zobaczymy, wiadomo. Zobaczymy, zobaczymy. Niech to wiadomo wyjdzie.
Tak z ciekawości. 25 kilo. 30. Na wozu wychodzi, więc całkiem spoko. Ten krzyżu to dzisiaj też. No i we w to jeździ. Może czegoś zapomniał. Pewnie ja. Coś mnie ten pług już skurza, nie? To czasami zakrywa, to czasami tak się bawi, troszkę tak się bawi. Raz zakryje, raz nie zakryje. Nie wiem w sumie czemu. Najwyraźniej ma jakieś powody, ale czemu to? Zbyt bardzo wiadomo, nie wiem. Czemu tak to jest. Tak jak mówię, kultywatorem coś człowiek poprawi i będzie wiadomo, elegancko. I potem do siewu. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj przepał w Ladzisze. No ale dobrze, Wladek trochę dostanie teraz po dupie w worce. Dobrze, w ostatnim odcinku tankowany był, no jak w sumie widzicie, był tankowany. A już od ostatniego odcinka, na którego serdecznie zapraszam, spalił już 6-9 litrów, więc to jest całkiem sporo. Wiadomo, tutaj też już trochę ora, więc też mógł dzisiaj na orce dzisiaj spalić, ale no już po prostu od ostatniego tankowania, które było wiadomo na ostatnim odcinku, już 9 litrów spalił. To jest całkiem sporo, no ale wiadomo, nie dziwię się temu, no bo wiadomo, teraz tej roboty troszkę ciężkiej ma. Wiadomo, na ostatnim odcinku może ciężkiej roboty nie miał. O, proszę bardzo, tam Krzysiu sobie tam stoi na przyczepą z Hollandem. Więc tak jak mówię, roboty może dużo nie miał. No może raczej ciężkiej roboty na ostatnim odcinku. No wiadomo, było tylko rozrzucany poplon. No ale na przykład dzisiaj to już ma no konkretną robotę, bo wiadomo, oreczka, jeszcze ten poplon. I to też nie zakrywa, czyli to no, musi być po prostu ciężko. No ale no, w miarę idzie ta robota. Wiadomo, gdzieniegdzie no jakoś ten pług nie zakrywa jakoś mocno. Ale większość pola jest ładnie, wiadomo, zrobiona, więc to jest najważniejsze. A tam jak już jakieś tam na przykład takie prytki zostały, to tak jak mówię, to... To tak jak mówię, jakby co to... Akurat, tak jak mówię, kultywatorem se to rozwalę. I tak mniej więcej wyglądało to. No i patrzcie, teraz jadę i to... Nie wiem, coś musiało się... No jak widzisz, ty ani zapchany. Ziemia ładna. W sensie, że wilgotno, bo trochę by opadało. Znaczy popadało, no to troszeczkę pokropiło z rana. No ale się nadawało, żeby wjechał bizon w owiec. Nie, czemu tak jest? Nie, tutaj lemieszę wszystko gitara. Nie. Czemu tak jest? Ale no. Czemu tak to jest, to w sumie nie wiem. Tak, trudno się mówi, żyje się dalej. Jak będzie, tak będzie. Tak to kiedyś ktoś powiedział, kto umrze, ten umrze i trudno. Nie wiem co miało. Nie wiem co to miało do rzeczy do orki, ale no. Nieważne. W sumie. Dokładnie, trochę padną głupoty, ale to nic nowego po części na odcinkach. Nic, tak jak mówię, nowego. No, proszę bardzo. Oreczka robiona. No, w takim tempie to gdzieś do 22 minutki sobie podziałem raczej, czyli te... Raczej 4 minutki jeszcze nam zajmie ta oreczka. Pewnie będziemy kończyć te poletko. I tak jak mówię, polecimy sobie zwieść to przyczepę. No i nakarmimy, wiadomo, sobie zwierzątka. Bo sobie, tak jak mówię, krowy są do nakarmienia. No i również kurki. I kaczuszki też. Tak, dokładnie. Kaczki też, kury też. Więc to są takie rzeczy, które też raczej będziemy sobie dzisiaj karmić na odcineczku. A zboże mam, bo akurat tam troszkę, no ale został ukoszony jęczmień, więc akurat mam czym karmić, więc to najważniejsze. Gorzej jakbym, wiadomo, nie miał czym. Ale no.
Czym się tu jeździ? Walkami. Ciekawe, co tam robi. Sobie Krzysiu. O mój Boże. Ja nie wiem, popatrzyłem na tam w sumie. No, nieważne. Nie wiem, czasami może nie powinienem patrzeć, ale to nieważne. Jak ktoś widział na odcinku, to widział. Trudno. Się mówi. No, więc raczej to będzie ostatni przejazd w drugą stronę. Więc sobie. Ojej, tutaj sobie. Super. No, sobie tutaj będziemy robić poprzeczniak. No, najlepiej to nie jest zaorane, niestety. Ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego. A najwyraźniej ten pułk. No, ma problemy, no i co zrobisz? Ma problemy z poplanem. W tamtym sezonie nie miał, jak sobie wiadomo uprawiałem. Coś w tym sezonie musiało się spiepścić. Ale no trudno. Może w sumie też w tamtym sezonie kupowałem inny poplon. Znaczy wiadomo, to było rzodkiew, ale z innej firmy. No, nie wiem, czy to czym się różni ta rzodkiew z tej firmy, a z tej, a z tamtej, ale no, najwyraźniej może się różni czymś. Nie wiem, może korzenie ma inne. Czy korzenie ma inne, no. Dobra, no teraz może korzenie to też gadam głupoty. Ale no nieważne zresztą. Ale to nieważne. Troszkę tu wjechaliśmy w zboże sąsiada, ale sąsiad się nie obrazi raczej. Nie będzie wiedział kto. A to ten sąsiad, akurat z tym sąsiadem się nie znam. No i tak to kiedyś wykupię. Taką nadzieję. Więc akurat. Jakbym po swoim jeździł, więc. Kiedy kupię, to nie wiem w sumie, ale no jakbym po swoim, tak jak mówię, jeździł, więc. Akurat tragedii jakiejś tam większej nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma i nie będzie, tak mi się wydaje. O, proszę bardzo. Nie, dobra, to chyba na raz sobie tego nie weźmiemy raczej, więc będzie trzeba chyba się wrócić. Chociaż w sumie. Tak jak będziemy jechać, to może weźmiemy ten na raz. I ona spokojnie. Znaczy tutaj na koniec to sobie nie weźmiemy, bo na końcu to trochę się to bardziej rozszerzę. To Maruś musi gdzieś to zwozić, tylko ciekawe gdzie. O, a może Marusiowi, Krzysiu sobie zwozi, a to może Marusiowi sobie ten zawozi. No tak, bo tam ma Maruś w sumie gospodarkę. Więc może tak być, w sumie tak sobie myślę. W sumie tak sobie myślę, że tak może być. Ale no nie wiem. O, ale żebym tu wypadł z bruzdy przez chwilę. Niedobrze, niedobrze. Dobra, i będzie elegancko. Dobra. Dobra, zrobimy sobie tutaj jeszcze od razu. Niech już ten sobie poprawimy. A tamte małe mijaczki tam akurat. Może jakby były, jak wiadomo, jakieś tam większe, a tak, no to wiarę. W miarę tragedii nie ma, no tutaj wiadomo, bruzda. Trochę się przokrzy. O mój Jezu. To jest tam nasze grzechy. Właśnie stało zapiekanego. Nie pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. A, zaprowadź nas do ognia piekielnego. Serdecznie przepraszam, jak nie powiedziałem. Ale no, może być. Jak tak powiedziałem, to jestem dobry. Ja myślałem, że do nieba, ale może i do ognia piekielnego. Przepraszam serdecznie. Nie gadam głupoty, tak. Jest, dobra, później, no 21:30, tak jakby późno. Więc mój mózg co najwyraźniej średnio działa. Ale to serdecznie przepraszam, mogło być troszkę inaczej. Ale nieważne. Zachowaj nas tak do ognia piekielnego, co ja gadam. Nie zaprowadź. No ale no nie dziwię się, że coś mi się po prostu. No nieważne. Taki wypadek zobaczyć, to mogło się troszkę pozmieniać w głowie. Cześć Krzysiu, cześć, witam serdecznie. To szalony gospodarz. Mimo wszystko zmechanizowane, a to
No to jeszcze się nie rozleciało, tak sobie myślę. No to jak tak, ty, ojej, zaraz, co to dużo gadać, no. No dobra, nieważne. No ale w sumie może belki miał, chociaż w sumie teraz wtedy nie miał belek założonych na tym. Natura. No to nie wiem, ale będzie rosał dużo, nie? Jak potem zajdę do Marusia, to zapytam się, czy chce kaczkę na rosół, bo potrąciłem chyba z 10 sztuk, więc... Ja będę sobie rozdawał znowu na wsi. Nie wiem. Fajnie elegancko, jakieś tam jajeczka dają, więc wiadomo, jakiś tam pożytek z nich jest, ale kurka, ruka tyle za... To więcej na paszę, co nie na paszę, tylko więcej na mięso idzie, na rosół idzie tych kaczy czy tam kur niż to. Bo to tyle, co człowiek rozjeżdża, to... Kurka, ruka. Nie, w ogóle niczego się nie boją, nie? Ciągnik podchodzą, nawet nie uciekają. No ale najwyraźniej, nie wiem czemu tak jest. Ale się po prostu, wiadomo, nie boją. Nie no, już na pewno skosił. Zajadę po to przyczepę, ale no... Nie wiem. 26 minuta, no to ładnie. Zleciał ten czas. Tej robotki w sumie dużo nie zrobiłem. Słabiutko, wesoło. Chyba pełna przyczepa. Pełna przyczepa. No, pewnie chłędzi pewnie jeszcze te zboże, co? Dobry. A weź gaś tego bizona, bo porozmawiamy. No cześć. Weź gaś to, rozliczymy się od razu. No dobra. No dobra. Musiałem jeszcze gazuję też dać. Słuchaj Maruś, ile tam tego owsa wyszło? Bo widzę, że pełna przyczepa, no nic nie prawie jest dla ciebie, czy coś? Pełna przyczepka i ja jeszcze ten... mam odliczony, ile tam było w zbiorniku, tak około tony było, to ja ci tam dam, nie? Tony było, tak? Ale wiesz, się śpieszy, no to ona była. 915 litrów chyba. A, no to to. Z tego, co mi tam miernik pokazuje w tym... No tak. W bizonie, wiesz, bo taki sobie zamontowałem w tym roku. Mhm. No. Się przyszedł. To słuchaj, czekaj. Ja sobie odliczyłem, ale to ja ci to oddam, nie? Bo ja chciałem tu szybko wjechać, wiesz, ja nie mam czasu, ja mam taki zapierdziel na tym moim gospodarstwie. Nie, no, wiem. Po prostu, wiesz, po głowę roboty, a jak ja miałem jeszcze czekać zanim ty mi tu z tą przyczepą drotem, no, to wiesz. No nawet widziałem, że tak szybko, że tak ładnie będzie spało. Ile tutaj ja ci skusiłem? 40 arów. To jak płaciłem, no, tam 5 stóp ci płaciłem. Co? Za 80. Za 85 stów. No to daj. Dwie daj. To dam trzy, dwie i kaczkę, bo tam rozjechałem, to tam narosło ci dam, nie? No. Dobra, dobra. Co to tam? Po żniwach na dożynki z Krzysiem też tam, wiesz, pójdziemy się coś ten, nie? Do żyłki trochę. Dobra, masz 3 stówy tam. O. Dobra, dzięki. O, Krzysiu. A ten co? Ciekawe, czy on mi tu sprasuje. Nie wiem. Dobra, to dzięki za ten skoszenie, nie? Czyli tona jeszcze, jo? Ty już masz fajrant, jo? Ja. Ja tam sobie dolić jeszcze tonę, nie? Dobra. To co masz na przyczepę i 900 litrów. Dobra. No to jak coś tam się rozliczymy później, nie? Dobra. No to dzięki to za ten... miłego dnia, nie? No dzięki, nawzajem. Dzięki za ten jeszcze. Raz za robotę. Krzysiu! Sąsiad! No, co tam? Czekaj Krzysiu, co tam chcesz? No, słuchaj sąsiad, ty jeszcze coś dzisiaj robisz tam w ciągu? A co? No bo ty byś chciał może mi tutaj przyjechać moją 50 tam z przyczepioną, no to jest przyczepione, tylko wystarczy to przyjechać. Nie wiem, zobaczę, jak się, bo jeszcze zwiozę to i zobaczę, dobra? Jak chcesz się dobra, jak chciał to tam stoi i ono przyjrzy, to będziesz widział jak to. No dobra, jeźdź tym bizonem, bo człowieku nic nie słyszę, nie? Dobra, dzięki. No. Nie wiem, po to dziękujesz, ale spoko. Witam. Krzysiu. Co tam? Sprasowałeś mi tam to pole, ja? No, dwie belki były. Wziąłem tam, no te co tu gdzieś się... O, tam leżą pod drzewami, nie? No dobrze. Jasne. No, bo przyjadę tu potem na beton i wezmę wszystkie, pojadę na skup i tam, no. Nie, to bierz. Nie wiem, bo tam pewnie trochę ci wyjdzie, to jak coś to tam nie oddawaj mi pieniędzy, nie? Czy tam coś tam. A tam raczej powin... Nie wiem, a zapracowanie chcesz? Ile tam... No tak...
Chociaż jeszcze nie wiadomo też ile belek będzie. Sąsiad, upomnij nie denerwuj się. Jak będę chciał pieniądze, to do ciebie przyjdę. To się upomnisz. A tak się zapytam, a co tam się stało na tej drodze, bo tak widziałem, że tam kraksa masakra mój Jezu chyba była, co? No wyjechał mi gościu. Tak, wyjechał. Znaczy ja mu, ale go nie widziałem, no bo wiesz, z teturem też. No tak, to też. No trochę mu tam nabiegłem, nie? Maskę przytarłem i się bezbiłem, ale na szczęście się nikomu nic nie zdało, nie? To najważniejsze, bo tam widziałem, że akurat orałem naprzeciwko. No tak, nikomu się nie stało. No to gościu się wystraszył, nie? Tego krokodyla mówi, że jak dał po hamplach, to ino roz tam opowiadał. No tak. No ale mu tam 300 jak spierdziela na drzewo. No. To tak, że nikomu się nie stało, że nie nadział się na to, nie? Dobra, to ty zapracuj, bo tam pewnie masz jeszcze coś do roboty. Nie zatrzymuję, więc to tam serop do robotki. Leć i zapracuj. No, na razie trzymaj się. Trzymaj się, no, nara. Rurka, rurka, żniwny dzień na całej wsi. No proszę bardzo, ale beleczka będzie tutaj. Rurka, rurka, zamiast... Zgasiłem jeszcze go. Dobra. No. Dobra. No to powiem tak. Jeśli tam jeszcze tona mi sypła, no to mam 5200. No to ładnie. 5240. Oje, 40 arów, no to całkiem sporo. Czy sporo? Całkiem dobry chyba wynik jest. Ale jest to najważniejsze. Co on tak słabo idzie, to jakby się kable podczepiło, to może by było lepiej, nie? Dokładnie, Lukas, dokładnie, dokładnie. Stanisław, przepraszam, Stanisław, ten, te sprawy. Tak, jestem Stasiu ogólnie, pod szyldem Lukas, wiadomo. Więc, o, proszę bardzo, sprawdzam sobie tutaj, jak wygląda, czy mamy luzy na, mamy luzy na kierownicy, czy nie, ale najwyraźniej nie mamy. Walnie to wszystko, może być bangda, wygląda, więc gitara. A i powiem tak, owiec będzie sypany tutaj, po lewej stronie. Ale to sobie akurat będę sypał poza odcinkiem, bo dzisiaj, kurka, którą mam minutę? 32. No to jak i tak, w sumie te odcinki są tak długie. Albo w sumie to zostawimy sobie na kolejny odcinek, bo i tak tej robotki na kolejny odcinek nie będę miał. Więc w sumie otworzymy sobie wrota. Odpalimy sobie Władka jeszcze. O mój Jezu. Nie widzieliście tego. Głośno każdy skrzycił, nie? Jak coś. Więc będziemy sypać sobie na lewą stronę, ale to sobie później. Zrobię poza odcinkiem, tak jak mówię. No, a karmienie krówek, zwierzątek w ogóle, no to sobie zrobię na kolejnym odcinku, bo 32 minutka. Jeszcze, w sumie miałem jeszcze podjechać temu. Marusiowi, ale to sobie Marusiowi poza odcinkiem podjadę. Więc jeśli wam się odcinek spodobał, to strzelcie opęcy w górę. Zapraszam was na kanał, nie na kanał, no na kanał w sumie, oczywiście do Konradka, link macie w opisie, no i również na serwer Discordzika, naszego Discordzika, też macie link w opisie. Więc ja się z wami żegnam, do kolejnego odcinka, na razie, trzymajcie się i cześć! Dobra, dawaj!